Si na plecy! Trzymaj! Klub sportów walki Satori Jaworzno ma za sobą kolejne bardzo udane starty w ogólnopolskiej lidze dzieci i młodzieży w jiu-jitsu oraz w ogólnopolskim turnieju dzieci i młodzików w judo. Barwy klubu sportu walki Satori Jaworzno reprezentował 31 zawodników, w tym 8 debiutantów. Zawodnicy stoczyli kilkadziesiąt naprawdę emocjonujących, wyrównanych walk, często z rywalami o dłuższym stażu treningowym. Po dobrych walkach zdobyli liczne medale. To był mój ostatni start w tym turnieju. Podczas tego i trzech poprzednich zdobyłam w sumie 8 złotych medali w dwóch konkurencjach, wszystkie walki wygrywając przed czasem. Dzięki temu jestem na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej, ale nie odpuszczam treningów i aktualnie przygotowuję się do startów w Mistrzostwach Polski. Dobrze, dobrze, Kuba! Po kolejnych sukcesach młodych zawodników Klubu Sportów Walki Satori Jaworzno czas na start w najważniejszej imprezie sportowej w tym roku. Dniach 26-27 października trenerzy naszego klubu będą startowali w Mistrzostwach Świata Judokata, które odbędą się w Lizbonie. Dobrze jest! Starty w zawodach odbyły się w ramach zadania Jiu-Jitsu i Judo – Trening czyni mistrzem, wspieranego przez Urząd Miasta Jaworzna oraz programu Klub 2021, wspieranego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dobrze, dobrze, kręć, kręć, kręć i trzymaj! Trzymaj i będzie koniec!